Urek? Ja osobiście wolę imiona kończące się na samogłoskę. A ty jak wolisz? Gór czy Guri? Gór. O, obstaję przy swoim uparciu. To lubię. Gór. Gór. Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprasza na spektakl 5 kilo cukru w reżyserii Katarzyny Deszcz. Jest to pozornie zabawna opowieść o młodym, współczesnym Izraelczyku. Aktor, uciekając od ciężkich wspomnień pokolenia Holokaustu, wiedzie lekkie życie młodego singla. Pewnego dnia dopada go nieżyjący dziadek, który, wcielając się w postacie napotkanych osób, domaga się ujawnienia prawdy z przeszłości. Sztuka 5 kilo cukru to jest sztuka, która została napisana przez Górę Korena, dzisiaj jednego z takich najważniejszych izraelskich dramaturgów, ale jednocześnie reżyserów i aktorów, co jest no, dosyć rzadkie, ale bardzo pożądane w teatrze, ponieważ to jest zawsze człowiek, który pisze z wyczuciem sceny. I jakby ta sztuka jest bardzo istotna, dlatego że ona powstała rzeczywiście z jego wspomnień, które on słyszał od dziadka, który wyjechał z Białegostoku i zamieszkał w Izraelu. I ona jest w całości osadzona w takiej podróży po mentalnej Polsce, ale też jakby jej zaczyn, w ogóle ta cała idea, której dotyczy sztuka bierze się z Białegostoku, z getta żydowskiego, które było tutaj w czasie II wojny światowej, z całego eksodusu, ale jednocześnie pokazuje rzeczywiście z perspektywy Izraelczyka, który trochę zagubił swoje korzenie i do tych korzeni próbuje dociekać swoimi drogami, nie tymi ustalonymi drogami, gdzie każdy musi odbyć koniecznie podróż do Polski i przejechać tymi wszystkimi śladami. To jest perspektywa człowieka, który buntuje się przed takim sposobem postrzegania historii i chce jakoś, czy nawet nie chce na początku, ponieważ wypiera to zupełnie, ale jakby ta cała historia trochę jak taki archetyp do niego przychodzi po latach i to jest historia bardzo prosta, jednocześnie bardzo skomplikowana. Na małej scenie teatru można zobaczyć Dorotę Radomską, Agnieszkę Morzejko-Szekowską, Sławomira Popławskiego oraz Piotra Szekowskiego. Gościnnie występuje Jakub Snochowski. Gram postać Góra Korena. To jest jednocześnie autor, aktor, reżyser, który tę sztukę wystawił kilka lat temu w Tel Awiwie. Także właściwie gram autora. Jest to taki jakby quasi, nie wiem, dokument niby. To stara się przedstawić taką prawdziwą historię, w cudzysłowie oczywiście, która w skrócie polega na tym, że pewnego dnia zaczyna spotykać Dybuka, swojego dziadka. Dybuka, czyli ducha, który wchodzi w różne osoby, które otaczają Góra Korena, tego bohatera. I ten dziadek ma jakąś sprawę do tego swojego wnuka. No oczywiście cała sprawa z tym, żeby w ogóle zaakceptować, zrozumieć to, co się dzieje. No i druga rzecz, żeby zrozumieć, o co dziadkowi chodzi, po co ten Dybuk wrócił na nasz padł, żeby coś tam załatwić. Tak? Także to jest dosyć dynamiczne. Podejrzewam, że sporo komicznych sytuacji, ale tak naprawdę gdzieś głęboko jest dla mnie to sztuka o relacji przede wszystkim właśnie między Górem a jego dziadkiem. Kiki, wezwij państwa Szymon. Kiki, wezwij państwa Szymon. A ty przypomnij mi, żebym ci coś potem zaproponowała w kwestii współpracy z rodzicami. Kiki. Ale pani dyrektor, ja tak jakby tu zostaję? Nie tak jakby tu zostajesz. Ty naprawdę zostaniesz. Bardzo serdecznie zapraszam państwa na wyjątkową sprawę. To jest prapremiera, znaczy w sensie ta sztuka jest po raz pierwszy wystawiana w Polsce. 5 kg cukru, Góra Korena. Mam zaszczyt w imieniu całego zespołu Białostockiego Teatru zaprosić państwa na ten spektakl. Wydaje mi się, że to jest o ważnych sprawach, a jednocześnie można się trochę pośmiać.